Cześć, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Poniat, a to jest już ósmy odcinek mojej serii FTL Faster Than Light. Odcinek ósmy jest bardzo wyjątkowy, ponieważ wreszcie w tym odcinku udało się dotrzeć do sektora, ostatniego sektora, ósmego na mojej mapie. I mam nadzieję, że jeżeli przeżyję, a mój kadłub nie jest w najlepszej kondycji, uda się zmierzyć z finalnym bossem. Continue. I co ja tutaj mam? Połowa życia to jest zły znak. Natomiast dobre jest to, że mam czwarty poziom tarczy, mam prawie wymaksowany silnik. Już niewiele mi zostało. Właściwie wszystko jest wymaksowane z wyjątkiem hacking tool oraz silnika. Unik będzie 35 podstawowy na maksymalnym levelu i FTL będzie się ładował prawie 3 razy szybciej niż normalnie. No to jest akurat małe pocieszenie. Dobra, kontynuuję. Tak się żegnam z Uncharted Nebula, z sektorem 7, Next Sector i został mi The Last Stand, który w tym momencie wybieram. S8, Achievement. Coś tam, kurde, mignęło mi i technofobia. Nie wiem co, coś mi mignęło. Ale zobaczymy dalej. You arrived at an outpost close to the Federation base. Czyli jestem bardzo blisko federacyjnej floty. Federacyjnej bazy. Your access codes, get your pass, initial security and the officer set up a directive feed of the Federation base war room. Admiral truly speaks first saying, what is the meaning of this? Who are you? Czyli jestem pod tą bazą, moje kody dostępu zostały potwierdzone, odzywa się admirał Tully i mówi, co to ma znaczyć, kim jesteś, jaki jest powód. No więc wyjaśnię mu moją misję. Moje wyjaśnienie... spotkały się z cynizmem i z niedowierzaniem oficera. Generał Turtil i NG Brigade speak up. Intel suggests potential counter to regular technology. Risk all, save none. Risk all, czyli zaryzykuj wszystko albo nic nie ocalę. Explain the weakness of the enemy fleet and rebel flagship. Czyli teraz mogę wyjaśnić słabości nieprzyjacielskiej floty oraz Rebel Flagship, czyli rebelianckiego statku dowodzącego. Tully z kolei odpowiada, że okej, okay, a zatem ustalone. Rebelianci będą tutaj za kilka chwil. Nie chcemy... but you must succeed in destroyed. Aha, czyli oni będą mogli mnie... Zaraz jak? We will do what we can to hold off their flagships, but you must succeed in destroying this flagship. Your current outpost can provide some reapers and fuel, and the other reaper stations can provide aid as well. Good luck. Czyli tak. Oni odciągną ich statki bojowe, natomiast ja się muszę zająć ich flagshipem, czyli tym bossem, o którym mówiłem od początku. Na razie dostaję 10 paliwa oraz 10 punktów obrażeń zostaje mi odzyskane. I co ja mam teraz robić? Ship. Jump. Aha. This is the Federation base. Okej, okay, dobra. Czyli tak, tu jest Rebel Flagship, który będzie leciał tutaj. To są jakieś punkty naprawcze, które są ciut daleko. To jest punkt, który rebelianci za chwilę przejmą, a to jest baza federacyjna. Dobra, nie mam wyjścia, muszę lecieć tutaj. I co się tutaj będzie działo? Co się będzie tutaj działo? The large hulls of the Federation heavy vessels are information around the beacon. Sersons run hot while you still love. But once you transmit the ship signature, they leave you alone. Czyli te statki federacyjne już mnie namierzały swoimi rakietami, ale jak tylko się, że tak powiem, przywitałem, przedstawiłem, w tym momencie dali mi spokój. Okej, okay, jest bezpiecznie. Ten typek, to jest, ten teren jest przejęty. I teraz będą przejmowali ten teren, a on będzie leciał tutaj. Aha, to on tutaj był, a będzie leciał tutaj. Lubię tą muzykę. Dobra, to już jest bardzo niebezpieczne. No to ja sobie teraz skoczę tu. Ciekawe, czy mogę podlecieć pod tą bazę.
O kurde, Rebel Fighter. Dobra, dobra. No to co? No to lecimy. Lecimy z tym koksem. Mind Control. Mind Control leci do pomieszczenia z działami. To, że mam jakąś tutaj załogę na pokładzie, tym się jakoś tam specjalnie nie przejmuję, ponieważ jesteśmy dość dobrze... jest nas tutaj sporo, więc jesteśmy dość dobrze przygotowani. Tu im oczywiście wsadzimy zaraz wirusa na pokład. Już jest gotowy. Teraz tak, Hull Laser. Aha, słabo, bo nie ma tutaj nigdzie pustych pomieszczeń. No to będę walił po prostu na przykład w silnik. Barth Laser będzie walił w tarczę. Nie, ten Barth Laser będzie walił w tarczę, a ten niech wali im w podziałach, dobra. No i lecimy. Tutaj państwo walczą, więc tutaj się nic nie dzieje. Tutaj leciała jakaś rzeka, a ja błądę, ja przecież powinienem to jeszcze odpalić, tak? Żeby im wyłączyć troszeczkę te ich systemy. Tu mają wyrwę, tu mają dziurę, muszą coś ponaprawiać, lasery strzelają. Okej, dobrze, widzę dokładnie gdzie mają co i dlaczego. Wszyscy wracamy na stanowiska, tak jak to było na początku. A tymi laserami, innymi promieniami będę po prostu napierdzielał i rozwalał im tarczę, silnik i działka. To są najważniejsze rzeczy, które muszę im unieszkodliwić. Tam tarczę cały czas im zbijam, działka cały czas są padnięte, tylko ten jeden laser. Hacking tool w tym momencie jest włączony, więc działko jest już wyautowane. Następny hacking tool powinienem im strzelić chyba, nie wiem, w jakieś tarczy czy coś. To też nie byłoby głupie. Na przykład rozwali... Oj, pan się przewrócił i zasnął. No jak mi przykro. Kogo tutaj teraz bierzemy? Ciebie w takim razie, chłopaku. Będziesz strzelał w teleport. No, kij z tym, no. Już się i tak nikt nie będzie teleportował, ale jak chcesz, to sobie postrzelaj. Działka są rozwalone kompletnie. Kto tutaj strzela? Jedynka. Jedynką będę walił może już teraz tutaj w silniki, albo nie, w ten. Tutaj widać, a to jest auto-attack, czy auto-fire, to. A ta czwórka, jedynka, dwójka to są kolejne numery moich giver. Czy ja mam... No właśnie, czy ja jestem mądry? Silnik, tlen. Przecież ja teraz zwróciłem uwagę, że ja wszystko mam tutaj na czerwono. Ship i zrobię sobie ten hacking tool, bo to jest dość fajna. To jest 10 sekund w tym momencie. Na 10 sekund mogę jeden system zupełnie położyć. Kurde, nie to. Tlen mam pompować. No, a ja sobie medyka włączyłem. Medyka też oczywiście włączę na chwilę, bo muszę tą dwójkę muszę podleczyć. Więc to sobie tutaj podłączę. Dobra, to wyłączymy. Tlen szybciutko, mam trzeci level tlenu, więc mogę szybciutko go dopompować. Wracamy na stanowiska. Tu zostawiamy jedyneczkę. To mogę wyłączyć. Silniki na maksa. I... mogę skakać. Nie, jeszcze jeden silnik zabiorę i ten hacking tool sobie włączę. I mogę skakać dalej. Dobra, co ja tutaj mam? Sklep tam. Za takie pieniądze... kurde, to dobre pytanie. On będzie leciał tu. A czy ja stąd mogę? Nie, to ja polecę... Jak to jest? Bo on jest teraz tu, a będzie leciał tutaj. A ja bym się ustawił tutaj. Dobra, ja się tutaj ustawię i w następnej turze powinniśmy się chyba spotkać z tym gościem tutaj. A... brzmi jak... A nie, no zaraz, chwila, podlecę do sklepu. Co ja będę gadał? Podlecę do sklepu, naprawię się przede wszystkim. No właśnie. Battery backup. To jest taki backup, to jest taki boost do mojej... To jest taka bateria po prostu, która będzie doładowała mój reaktor. Dwa dodatkowego powera. Kurde, no to by mi się przydało, ale trochę mnie nie stać. Ale chwila, mogę coś sprzedać. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Ten Hull Beam... sprzedać to, no... Nie mam energii, po prostu nie stać mnie na to, żeby go używać. W tym momencie mógłbym tak... Cloaking to też jest dość sprytne, to jest taka niewidka. Teleportacja nie, niewidka nie, ale tą baterię bym sobie kupił, to by było dobre. Tam było 5 dych, za 5 dych mogę go zboostować, więc ja sobie teraz tak, zostawię sobie te 5 dych. Okej, mam jeszcze 61, statek mam wymaksowany. To były jakieś działka, jakieś lasery, 4 strzały po 1, 3 powera, tu jest jakieś leczenie. Kichać to. Tu mamy rock, tu mamy mantis, tu mamy człowieka, tu jeszcze coś mamy. Explosive Replicator.
Missile based weapon have 50% chance of not using. Aha, czyli jeżeli bym strzelił rakietą, to mam 50%, że tej rakiety jakby nie zużyję, tak? Że dalej będę miał te 26 jakby. Stop weapons. Prevents your weapons fire from disrupting your cloak, allowing. To jest też dobre. Jeżeli bym na przykład kupił sobie cloaking, to jest taka niewidka, to mógłbym strzelać podczas tej niewidki. No to jest dość dobre. I reverse ion field, czyli protects your ship from ion damage, giving 50% chance on negative its entry. I 50% szansy, że jeżeli ion coś jonicznego, jonowego będą mi strzelało, to mogę się przed tym obronić. Ale to może na przyszłą rozgrywkę, bo mnie już po prostu nie stać. Dobra, wszystko mam. Full arsenal! Achievement! Świetnie. Store, zobaczmy sobie jeszcze na mój ship. Jak ja tutaj wyglądam? Equipment, dobra, broń jest, załoga full, upgrade'y są wymaksowane. Z wyjątkiem, no, z wyjątkiem oczywiście silnika. I teraz tej bateryjki. Tak, kupię sobie to, bo to mi będzie dawało jakiegoś boosta i teraz zobaczmy, gdzie to jest. Tu jest ta bateria, o, tu jest ta bateria. Activate the battery, backup battery providing additional reactor power bars. No dobra, to będzie na jakiś czas. To będzie fajne, bo będę mógł to uruchomić. I na przykład zasilić sobie dodatkowo silniki. To jest fajne. Może być fajne. Jump. Dobra, lecę teraz na spotkanie z bossem. Bo aż normalnie, aż ciarki mam. Mam ciarki na rękach. Okej. Okay. Rebel flagship, relationship hostile. I to jest bydle, kurde. Ale będzie przesrane. This is it, the Rebel flagship. If you are able to destroy this monstrosity, the Federation's fleet will have a chance of surviving. There is no turning back. Czyli to jest to. Rebeliancki statek flagowy. Jeżeli będę w stanie, jeżeli będziesz w stanie rozwalić to monstrum, wówczas flota federacyjna będzie miała jakieś szanse na przeżycie. Od tego momentu, czy w tym miejscu nie ma już... Nie, z tego miejsca nie ma już powrotu. Continue. U, spacja. O, w mordę. Właśnie to jest cloaking. Oni się stali niewidzialni. Co będzie tak złe? Jezu, jeszcze hacking toolem dostałem w medycynę. Ale nasz, dobra, medycyna jest okej. Dobra, najważniejsze jest to, że tak, moje działa się... No, to jest teraz słabe. Moje działa się nie ładują. Moje działa się teraz nie ładują. Czy oni strzelają? Nie, co się dzieje? Mniejsza z tym. Mniejsza z tym teraz. Okej, okay, ja mam teraz chwilę, widzę ich, tak? Więc teraz tak, burst laser w kadłub. Przepraszam, hull laser w kadłub. Burst laser. Burst laser, burst laser. Walimy w działa. Drugi walimy w te działa. Tarczę mam, więc to mi, to gówno nic mi nie zrobi. I teraz tak, hacking tool strzelimy sobie w tarczę, po to, żeby im właśnie rozwalić, to im wyłączyć na chwilę. A mind control. Gdzie są tarcze? Tu jest silnik. Tu są tarcze. I ty, Butters, nie, ty Butters będziesz im walił w... Dobra, strzelaj im tutaj. Teraz tak, patrzmy co się dzieje. To wylądowało. Gdzie ja tym strzeliłem? W pilota? Nie, ale jest na tarczy. Okej, okay, jest w porządku. Odpalić to. To mają wyłączone. Co to się dzieje? Aha, mój hacking tool powoli... Jezu, teraz te rakiety lecą. Dobra, poszły jakieś rundy i teraz się zastanówmy. Tak, ja tutaj obrywałem lekko, więc tak, ty idziesz naprawiać drzwi. Oni też coś obrywali. Ja sobie mogę postrzelać. Dobra, jedno działo ma rozwalone. To ma uszkodzone. Okej, okay, włączył ten cloaking. Nie szkodzi. Okej, okay, jest chwila, żebym ja sobie tutaj... Au, dostałem. No więc idę ugasić pożar tutaj. Dobra, dobra, na razie wszystko jest pod kontrolą. Jeb, jeb. Nie, już się zaczyna robić wesoło. Ty idziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. Trzeba pozałatać dziury. I ponaprawiać. Teraz tak. Kiedy będę strzelał? Za chwilę będę strzelał. Jak będę strzelał, to mu odpalę... Odpalę ten hacking tool. Właśnie po to, żeby... No... Burst laser, strzelaj proszę. Strzelaj proszę tutaj. Dobra, działa mają rozwalone. Raz, dwa, trzy, okej, okay, jest dobrze. Wszyscy wracać na stanowiska teraz.
Znowu włączyli cloak, czyli włączyli niewidkę. Mają czas, żeby ponaprawić sobie działo. O kurde, odpalił rakiety. Raz, dwa, trzy. Mam dziursko, nie szkodzi. Pan idzie tutaj ponaprawiać. Ja bym sobie tak odpalił silniki przyspieszone. Zwiększę sobie moc wszystkiego, przede wszystkim silników, po to, żeby mieć trochę uników. Okej, mogę walić z powrotem, mogę strzelać dalej. Przyjmowanie kontroli. Tego gościa. Ja przede wszystkim na tych tarczach miałem się skupić. Niech on im rozwali przede wszystkim tarcze, bo te cztery poziomy tarczy powodują, że ja niestety mam duże problemy z przebijaniem się przez nich. Pięknie! Rozwalony! Co? Just as your finally gained the upper hand, it finds a way to make an FTL jump. You've got to keep on assault. On uciekł i mam go dalej gonić. O, w mordę. Okej, jest chwila na oddech. Tutaj mam pożar, mogę go ugasić, wprowadzając próżnię do tych pomieszczeń. Wszyscy wracają na stanowiska. Oregon, wyleczyć się. Jones, wyleczyć. Tu jest leczenie, tu się wyleczyć. Bardzo proszę. Ile to daje? Jeżeli ja to przyspieszę, mam tą energię i na przykład jeżeli dam ją tutaj teraz, to co się dzieje? Ona jest. Aha, i na ten czas. To jest całkiem sporo. Locked by Ion Effect. Aha, tylko że ja tutaj mam jakiś Ion Effect. On jest taki chyba nie do końca. No nie wiem, nie rozumiem do końca tego. Dobra, nieważne. Tutaj drzwi zamknąć, wszyscy wracać na stanowiska. Bateria się skończyła i teraz tak. Przede wszystkim tarczę na maksa. O 2, o 1 mniej. Silniki trzeba doładować. Dobra, jump. A, czekajcie. Aha, tu jest. Okej, on leci do sklepu. To ja polecę za nim, bo jeżeli przeżyje, nie wiem ile razy będę się musiał z nim gonić, to będę mógł się od razu troszeczkę ponaprawiać. Dobra, spotkanie numer 2. Nie no, pełna żywotność, pełne tarcze i raz, dwa, trzy. Dobra, mają teraz troszeczkę mniej uzbrojenia. You chase down the flagship and discover it is heavily damaged from the previous fight. Scans indicate that it has redirected to its drone. Now getting for... Aha! Teraz przerzucił się na drony z kolei. Spacja. Dobra, spacja, szybko. Tu mamy tak, combat drone będzie mnie atakował i wyłączał. Po prostu będzie mnie atakował. Ten też będzie mnie atakował, czyli będą mi rozwalali tarcze. Tu jest jeszcze jakiś dron. Rakiety i asteroidy. Ja nie mam rakiet, więc jest pikuś. Aha. Dobra, no to robię tak. Hacking tool. Wyślę mu w tarczę. Mind control w tarczę. Hull laser oczywiście w kadrup. Burst laser również chyba w tarczę. A zwykły burst laser niech wali mu po tych rakietach. Gdzie jest burst laser? Niech wali mu po tych rakietach. On tutaj ma rakiety. To jest najbardziej niebezpieczne. Jep. Aha, jeszcze jednego drona tutaj mam. Dobra, no to idę teraz tutaj. Włączymy baterię. Podładuję sobie pomieszczenie lecznicze. Włączę sobie zapas tutaj, żeby lepiej... Znaczy silnik, żeby lepiej manewrować. I teraz tak, my tam już zaczynamy powoli strzelać. Zaraz jak ten burst laser wystrzeli, to jeszcze chwila. I teraz hacking tool odpalę. Ej, coś stało. Hacking tool nie wylądował? Jak tu? Of mordę. Zaraz, po kolei. Intruders alert. Mam tutaj intrudera. Dobra, to jest jakby normalne. Mam tutaj... Power Surge Detected? Jakie Power Surge Detected? Nie wiem co to jest. Dobra, potrzebuję pomocy tutaj. Potrzebuję tutaj pomocy, rozwalić tego drona. Te moje działka niech tam sobie napierdzielają. Dobra, pokonany. Jezu, ile tych dronów jest tutaj? Ja pierdzielę.
Dobra, chyba muszę drony wyłączyć w takim razie. Tlen pompuje, tutaj muszę ich po prostu dać, żeby naprawiali. Dobra, tarcz już prawie nie ma, bo zostało im dwa. Kurde, nie, muszę inaczej tutaj, trochę muszę się przerzucić na te drony. Mają dziurę w kadłubie, to już jest dobrze. Jezu, gdzie ja dostałem? Tutaj mam pożar, to mogę ugasić próżnią, nie ma problemu. A następny. Zapraszam tutaj. I teraz tak, Hull Laser oberwał, bo niestety Hull Laser jest wyłączony, bo ja tutaj oberwałem. Mind Control tutaj. Weź sobie z nimi postrzelaj, a ten tutaj spróbuję tego Hacking Tool'a odpalić. Power Surge Detected, co chodzi? Nie mogę odpalić tego Hacking Tool? No to skoro nie, to w takim razie dam sobie więcej w silnik. I w może pompowanie i tutaj. Dobra, ci tutaj walczą. Mam co prawda dziurę. Ten jest lekko ranny. Ale na razie jeszcze daje radę. To już zgaszone, więc mogę zamknąć pomieszczenie. Dostałem rakietą, kolejną, jeszcze jedną. I teraz tak, tu jest pożar, więc ty zostajesz tu. Ty z silniku widzisz tu. Ty lubisz naprawiać, to zostajesz tutaj. Wy go zabiliście. I ty się idziesz leczyć. Ja pierdzielę, ja muszę szybko moje tarcze odzyskać, bo inaczej mnie nie będzie. Pomieszczenie medyczne. Dobra, Hull Laser już w tym momencie wraca, więc mogę strzelać z powrotem tutaj. Kur! A nie, nie zauważyłem. Gościu mi umarł. Oj. Straciłem jednego gościa. No to fatalnie. Ty idź gasić pożar. No nic, no to jest ostatnia misja, tak? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Chwila. Ja pierdzielę. Gdzie ja cały czas strzelam? Ja cały czas tutaj tak. Strzelam mu po tych tarczach. Kurde, moją szansą tutaj na wyjście z tej sytuacji jest, nie ukrywam, ten mind control w tej chwili. Dobra, tutaj mam dziurę. Wyślemy ciebie i ciebie, żebyście powalczyli z tym robotem. Mam tarczę, więc ten laser nic nie zrobił. Oni oberwali tutaj w coś. Dostali w te drony? Kurde, ale te drony cały czas naparzają. I ja... No właśnie, skończyła mi się tarcza i dostałem tymi spawarami. Ajajajajaj. The last explosion makes your fate and your ship is torn apart. Score 4101 punktów. No to tyle. Wydawało mi się, że będę daleko, że uda się go pokonać, ale niestety chyba niedobrze nie obserwowałem do końca mojej karoserii i cała strategia była na koniec. W tej drugiej rundzie powinienem był się skupić nie na tarczach, tylko skupić się na dronach, przede wszystkim na dronach. Mind control, przejąć mu sterowanie nad jakimś działem, laserami prawdopodobnie rozwalać mu tarcze. Natomiast hacking toolem jak najszybciej rozwalić mu drony, albo jeżeli ten hacking tool by nie działał, to po prostu rozwalać mu to pomieszczenie z dronami ile wlezie. A rakiety i lasery po prostu unikać. I tyle. Co ja tutaj mam? Most ship defeated. 42 statki rozwaliłem, odwiedziłem 100 beaconów, zebrałem 2261 scraps, zatrudniłem 8 ludzi. Tutaj mamy najwięcej napraw dokonał Magni, 11, zabitych 3, Hector, Uników, czyli takim moim najlepszym pilotem był Sean Oregon, który 126 różnego rodzaju pocisków Uników wykonał, 102 skok jumps survived, przeżył najwięcej skoków. Co tutaj mamy? Most skill mastered Ernest, 2 skille wymasterował King. No i tutaj mamy, pokonałem, no to są inne statystyki, tak? Najlepszy statek jest Kestrel i teraz jeszcze może pójdę do hangaru, bo zanim zaczniemy grać dalej, to chciałbym tylko zobaczyć, co mi się tutaj poodblokowało. Odblokowałem sobie NG Cruiser, to jest właśnie taki statek, który charakteryzuje się tym, że ma drony od razu, bo ma
konstytucja to jest Drone System, Drone Control System, od razu ma, ma system do sterowania dronami, oraz Ion Blast do paraliżowania innych pomieszczeń. To jest mój Kestrel i tutaj mam Full Arsenal, na H11 system instalowany on lock on easy. Czyli to mam achievement, że 11 systemów miałem zainstalowanych na moim statku. Ten achievement bym miał, gdybym miał wszystkich 6 unikalnych alienów, obcych ras, ludzi na pokładzie. A ten... ten jest dość taki specyficzny. Zejść do 1 HP, a potem odreperować się do maksimum. No i oczywiście pokonać flagship, czyli tego bossa, którego przed chwilą nie udało się pokonać, a byłem blisko. To miałbym ten Kestrel Cruiser Victory, miałbym ten achievement. Layouty. To jest ten statek. Jak on wygląda tak? No, wygląda tak słabo. Wygląda słabo, ale będę go musiał wypróbować. No nic, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się seria podobała. To jest 8 odcinków. Zastanowię się, czy będę nagrywał w cudzysłowie drugi sezon, tak? Drugą serię z FTL, być może już w tym drugim statku, a być może dalej Kerstrem. Tutaj liczę na wasz feedback, na waszą odpowiedź w komentarzach. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało, zostawcie komentarz, jeżeli coś jest do poprawy. Odwiedźcie też mojego Facebooka, bo tam prowadzę dyskusję z wami, wrzucam jakieś takie spoilery, screeny wrzucam i ogólnie różnego rodzaju update'y. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć!